Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Lost in Play. Prawdopodobnie ostatni odcinek z Lost in Play. Przede wszystkim zacznijmy od fanarta. Dostałem jednego fanarta od Mai, którego teraz widzicie. Bardzo za niego dziękuję. Nie trzeba już przysyłać fanartów, znaczy możecie przysyłać fanarty, jeśli chcecie dalej z Lost in Play, ale no niestety już nie będzie kiedy ich pokazać, gdybyście chcieli w taki sposób zabłysnąć tutaj. W każdym razie Majo, bardzo dziękuję. Bardzo mi się podoba właśnie twoja wizja, jak wyglądałby Staszek, gdyby był częścią Lost in Play'a, tak? Tak by właśnie wyglądał tutaj razem z rodzeństwem podróżową. No ale właśnie, jesteśmy teraz na jakim etapie? Jesteśmy na etapie czytania książki. Gra bardzo ładnie teraz zapisała to miejsce. I zobaczmy, o co chodzi tutaj. Mamy możliwość... Na balonka. Nie mam uchwytu. Mogę coś wykopać. Sukeny? Ale nie mam kwiatka. Mogę przejść dalej przez mostek. Co to mogę? A to jest kwiatek, jest ptak. Kwiatek. Dziena. Aha, i teraz rzeczywiście mam po jednym przedmiocie. Muszę odpowiednio wszystko tu robić. A, teraz o co chodzi? O, mogę po prostu położyć kwiatek na ziemi, okej. Zakopiemy go tutaj, nie wiem po co w sumie jeszcze. Teraz trzeba by go podlać. No dobra, to na razie pójdziemy. Tylko nie wiem, co ja mogę z tym ptakiem zrobić. Nie sięgniemy, no dobra, o to nam chodzi. Jajko. Okej, ale co ciekawe, ja tutaj nie mam innych opcji. Może muszę... Czekajcie, wiecie co? Tu jeszcze jest jak coś takiego jak czas. Plus 50, rozumiem. O to chodzi. Przyspieszam czas. Minus 50. Okej. To ciekawe, a tu widzę chyba miecz. Tak mi się wydaje, że to jest... Okej, dobra. No teraz złapałem bardzo ważną rzecz. Spróbujmy wykopać ten, w takim wypadku, kolegę. Znaczy, mogę go wziąć i na przykład przenieść na... A, no właśnie. Nie mogę go przenieść. Okej. Czyli wychodzi na to... Wychodzi na to, że jednak muszę tutaj zakopać. Wydawało mi się, że może z tego drzewa, jak będzie ono dużo, to go popchnę i przejdę na drugą stronę, tak? Żeby tutaj cokolwiek zrobić. Bo na razie troszeczkę za małe jest to. Też możemy coś takiego zrobić, ale nie wiem, co nam to daje za bardzo. No dobra, jeszcze raz zasiejemy w takim... Znaczy, zasadzimy to drzewko tutaj. Wtedy mamy w przyszłości duże drzewko. Z tego nic nie zrobimy. Ale tu jest jajko, zobaczcie. Ciacia Lumi! Tak, on chce jajko. No niestety jajko jest nieosiągalne na razie. Tak samo jak nie wiem, po co jest to wiaderko. Tak, na razie nie wiemy, po co ono ma być. No dobra, co możemy zrobić więcej? To jest bardzo dobre pytanie. A może zobaczymy, czy tutaj... A tutaj jeszcze w ogóle nie było ani drewienka. No oczywiście, że nie. Nie było ani drewienka, ani nie było ptaka. Więc co możemy zrobić? Chociaż wiecie, znaczy zastanawiam się nad jednym, czy jak wyjmę tego kwiatka i położę go, na przykład może... Bo tu go nie ma, tak? Ale jak to zrobić, żeby ten kwiatek... Wiecie co, bo tak, bo to wystaje poza kartkę. A, no właśnie, o to chodziło, to wystaje poza kartkę. Bardzo sprytne. Bardzo sprytne. Wystaje poza kartkę, to teraz będę mógł tutaj, ale teraz pytanie, czy będę mógł ściąć to drzewo. Cyk i cyk. A, i teraz mogę zejść po korzeniach. Mogę wziąć jajko. Aha, to jest wyjście, okej. Czekaj, jeszcze raz bym chciał zejść, bo chcę zobaczyć, czy przypadkiem... Bim-bilam-bum. Nie możesz? Bim-bilam-bum. Ding-ding-am-bung. No, dałabyś radę. Dobra, musimy na początku zobaczyć, co jeszcze da nam to jajko. Więc wrzucimy jajko też tutaj... to miejsce. I spróbujemy dać to jajko w takim wypadku. Teraz i zobaczymy, co nam da ptak za to jajko. Coś, co pozwoli nam prawdopodobnie jakoś coś zrobić, mam nadzieję. I co? Ale nie chciałem wracać, nie, ja chciałem do ptaka. Jeszcze raz. Czekaj, a co zrobi teraz? Aha! Okej.
Żółwik! Czuket Junior. Żółwik chce, żeby... żeby tu nalała się woda. Ale jak to zrobić, że woda się tutaj nalała? A, wiecie co? Mamy drzewo, które wypiło tę wodę, tak? Więc prawdopodobnie musimy teraz ponownie wyjąć. A, wiecie co? Jeszcze mogę wziąć pustą. O, i co teraz? Mogę wziąć też pustą... Okej, pustą doniczkę. Chodź, żółwiku. I teraz co z tym żółwikiem? Okej. Tylko w czym ma mi żółwik pomóc? Bo teraz w sumie... musimy dostać tu. Czy w sumie nie wiem, do czego mi jest żółw potrzebny. Jeszcze? Żółwiu, co ja mogę z tobą zrobić? Mogę cię tutaj puścić do wody. Co to zmieni? O kurcze! O, dobrze! No! Jest! Ale urósł, kurczysyn. Gumina zala kadura. Bazumi badan, szuliku. Agent Kura był najlepszy. Co? Wiecie co, najbardziej mi szkoda, że tyle fajnych pomysłów tu było po drodze, ale nie było tam żadnych zagadek, tak? Po prostu mega szybko przeszliśmy do scenki końcowej. Znaczy, przeszliśmy tutaj do tej animacji, tak? Po drodze już mogło być mnóstwo światów i mnóstwo wypraw, tak? Szkoda. Szkoda, że tak nie było. To, że przede wszystkim jednak braciakiem prowadzimy. Siostrzyczka jednak jest obok, no ale to wygląda na to, że rzeczywiście zmierzamy do końca. Nie mówcie mi, że to była jedyna zagadka do końca gry. Myślałem, że będzie trochę dłużej. Aha! Dobra, mogę tutaj coś zobaczyć. Okej. I co? Mamy przejść dalej przez te drzwi? Czy coś musimy zrobić? A no właśnie, mam wrażenie, że to może coś można było robić, bo tak... Musimy chyba zrobić coś, żeby te drzwi w ogóle się otworzyły, te wrota. A to jest jedyna rzecz, która tu jest interaktywna. Czy mogę coś tu zrobić? A może trzeba koronę użyć? No właśnie. Kruka mola? O! Jakiś dźwięk słyszałem. O, jest żabka. Czy nam pomożesz założyć tę koronę tutaj? Ale
kapuni. Nie, to nie jest kucyk. To nie jest kalakapuni. To jest kalakakumkum. Masz koronę. O! Okej. Okay. Czyli jeden ruch. Okej, okay, jeden ruch. My dwa ruchy żaba. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. Rip, rip. No, może to nie być takie proste. No właśnie, ona coraz ucieka w te konkretne kierunki. Ale pytanie brzmi, czy ona zawsze, bo też może być też tak, że ona zawsze zrobi ruch, że oba jej ruchy będą zawsze w jednym kierunku. Może to jest istotne. Tak? Zawsze w jednym kierunku. Więc bardzo dobrze byłoby przyciągnąć tutaj, myślę, rodzeństwo. Tak, żeby było można przegonić tę żabę w drugą stronę. O właśnie, jakoś tak ją tutaj gdzieś. Aha. Zrobić w jajo, żeby ona wpadła na nas, tak? Ale no właśnie uciekła. Kurczę. No dobra, przegonimy ją do brata. No właśnie, już ucieka. Rap, rap. Rip, rip. Rip, rip. O, i teraz jest dobry moment w sumie, bo jak ruszysz teraz w prawo, to ona nie może w lewo. Bo inaczej brat by złapał, tak? O, chyba mamy ją. Tak, teraz się udało. Dobra. Sprytne. Paracztakala. Aha. What? Co to jest za multiversum? Czerwono... pomarańczowa... O kurcze! O! No dobra, już myślałem, że jest sama końcówka, ale widzę, że właśnie osiągnęliśmy jakiś zupełnie abstrakcyjne... abstrakcyjny poziom. Pucina Karolin! Teraz gadają jednocześnie. To trochę wygląda jak fuzja, kurczę, Goku z Vegetą. Co to jest to? Aha. O nie! Gdzie co to może być połączenie różnych zagadek? Bo już ustawialiśmy raz, pamiętacie? Rybie to. Aha, i znowu, zobaczcie, jest mieczyk. Teraz tu. Jest inny rodzaj skarbu. Tutaj mamy tym razem babcie, o nie, babcie gołębie, które niosą gołębia. Gołębie staruszkę. Co, Sikorle? Spoko, czyli wszystko się odwróciło, wszystko się pozmieniało. Znowu jest żywica chyba, tak? Nie, to moneta. Fajne, podoba mi się ten moment. Drzwi. Wszystkie przygody. Wszystkie przygody po drodze. O! Krutocik. Krutocik. Jest żabsko też.
Krutocik! Chcesz koronę? Krutocik! Ala, Leora! Ha, ten chce 3 filiżanki. O kurcze! O, to jest ciekawe! No dobra, czyli mamy różne łapki od różnych stworów i musimy je ułożyć... A, może co jest z czym połączone, nie? Może to o to chodzi. Tylko trzeba na początku rozgryźć, co tu jest pokazane, tak? Tu mamy jeszcze jakiś obrazek. Okej! Okay. Oj, wszystko pochrzanione, tak? To ten obrazek, który widzieliśmy w domu ich. I teraz proszę bardzo, kot, pies jest duży, mamy dwójkę tutaj rodzeństwa, każde po 2 sztuki. Ciekawe, czy też brali udział w Nonary Game, skoro są rodzeństwem. O nie, to jest piękne. A ci dalej grają? No, standardowa reakcja, standardowa rozmowa, rozumiem. Kurczę, no naprawdę takie, można powiedzieć, multiversum, jak nic. Nie mam żadnego przed... Mam tylko monetę, no właśnie, mam monetę. To jakoś musimy to poukładać też. Dobra, zacznijmy od tej monety w takim wypadku. A grozi lojwenak? Gebrok te hoj, hoja. Dobra, jest pierwsza. To tym razem kurczak przyjechał w przybraniu człowieka, a nie człowiek w przybraniu kurczaka. O! Mam jakieś wskazówki znowu, ale znowu musimy coś rozświetlać? Jak otworzymy puszkę, wylecą muchy. Tu jest, zobaczcie, znowu kierownica, silnik z kosiarki. O! Jakiś specjalny kurcze strój. Wojownika, jest też karta, jest magnes. Trochę jakby to opowiadało naszą historię, nie? Kojarzymy przecież torebkę, kojarzymy tego bociana. O! Tego też kojarzymy. Jest tutaj. Tak, ale może znowu potrzebujemy świetlika. Ostatnio potrzebowaliśmy jakiegoś świetlika. O! To nasza informacja. Ze świetlikiem, no właśnie. No właśnie. Ło, ten świetlik jest tak brzydki, naprawdę. O, dobra. Okej. Okay. Jego dupą musimy świecić. O, najgorzej. O, tu go prześwietlamy w sumie. A, zobaczcie. 1, 2, 3. No dobra, napisane jest 1, 2, 3. Okej, okay, ale co, czym jest 1, co jest 2, co jest 3? 1, 2, 3. A może będzie tu podpowiedź? Dwójka. Okej, okay, dwójka to babcia. Dobra, jedynka to karta. O, jest. Dobra. A trójka to kierownica. Dobra. Czyli karta, babcia, kierownica. Karta, babcia, kierownica. Skojarzenie pewnie też będę trzeba zrobić. Czyli patrzcie, karta, babcia, kierownica, nie? No to babcia już jest ułożona. Kto się kojarzy z kartą? Ktoś, kto grał w karty, prawda? Kto grał w karty? Kurde, co to jest za twarz? Karta, babcia, kierownica. Aha, no właśnie, kierownica, no to jest ten koleś. Tak. Teraz trzeba dopracować... O właśnie, tego, kto grał w karty teraz. Jest oczywiście staruszek, który jest w środku. Mamy drugi kubek. A potrzebujemy 3 kubki, tak? W ogóle nie, no to jest przepiękne. Krutocik! Krutocik! Dimonika leze! Krutocik! Czekajcie, może jakoś daleko wyjść, poza? To można tak spadać, w sumie rzeczywiście kawał drogi można zejść. Podoba mi się, jak różny kształt przyjmują. Krutocik! A ten chciał koronę, tak? Tak, a gdzie jest korona w ogóle? Krutocik! Ala, Leora! Dobra, czyli tu, żeby dostać kanewkę, musimy zdobyć 3 filiżanki. Krutocik! Ale gdzie jest korona w takim wypadku? To mnie najbardziej ciekawi. Gdzie jest korona? No tutaj mamy jakby, tak? To musimy rozszyfrować. Może tutaj dostaniemy jeszcze jedną filiżankę. Jest narysowana filiżanka nawet, tak? Więc teraz pytanie brzmi... O co tu chodzi? Co tu z czym trzeba połączyć? W ogóle lepsze jest to, że tu mamy jakieś różne też
różne kolory, różne kształty. Mamy mamy cztery lody nawet, się okazuje. Czy to może chodzi o to, że mamy, nie wiem, polizać różowym? Pytanie, czy to jest odniesienie do zewnętrza, czy mamy tutaj coś połączyć, tak? Bo mamy lizak, no nie wiem, no dałem zielony, znaczy Boże, różowy język do różowego loda, ale nie wiem, czy to o to chodzi. Tu mamy łapkę. Może chodzi o to, że to jest pies, a to jest kot. A czy jest oko? Czyje w takim wypadku jest oko? Dobra, mam wrażenie, że chyba, wiecie co? Wygląda na to, że to jest podpowiedź. Tak, widzicie, bo tutaj jest łapka niebieska do psa, łapa różowa do kota, natomiast język, zobaczcie, różowy do zielonego loda, a zielone oko do różowego języka. I myślę, że to o to chodzi. Wiedziałem, że podpowiedź musi być gdzieś poza zegarem, więc łapki są dobrze, a tak, to idzie do tego, a oko idzie do drugiego loda. Tak? Mi się wydawało. Nie? No nie mówcie, że nie tak było, chyba że to inny lód był. Zaraz. Ja mam wrażenie, że to musi być tak. Nie? No to dlaczego nie? Co jest nie tak? Zielone oko do różowego loda. Różowy język do zielonego loda. Kot ma różową łapę, a pies ma niebieską łapę. Co robię nie tak? Wydaje mi się, że to wszystko zostało tutaj pokazane. Chyba że chodzi o to, że język jest należy do niej, nie do niej, a oko, kurde. A może chodzi o to, że skoro, bo to tak, dałem, że te łapy są przynależne do tych zwierząt, tak? Ale może chodzić o to, że skoro język idzie do zielonego loda, a zielone oczy do różowego, do różowego loda, to może łapa psa idzie do siostry, a druga łapa do brata. Może o to chodzi. Łapa psa idzie do siostrzyczki. Może o to chodzi, a nie do kogo, przepraszam, należy. Także łapa psa powinna polecieć do tej siostrzyczki, a łapa kota do braciszka, nie? Tu był ten twist. O Jezus. To było brzydkie. Mam trzy kubki, trzy filiżanki. Więc wracamy teraz tutaj z tymi filiżankami. Krutocik. I teraz zamiast nalewać, to zabieramy wodę. Piękna sprawa. Wszystko odwrócone. Dobra. I teraz tak. Mam konewkę. Najlepsze jest to, że nie wiem, po co mi ta konewka. Gdzie pasuje jeszcze ta konewka? Naprawdę nie wiem, do czego ta konewka. Tu mam jeszcze miecz do wyciągnięcia. Tutaj mamy nic. Tutaj możemy z nim tylko pogadać. Myślałem, że do drzewa może ta konewka. Żeby nalać wodę. W sumie może ja też muszę nalać. Nie muszę nalewać. Tu nie ma już żadnej tej. Kurczę, naprawdę nie wiem. Teraz strzelam w ogóle, do czego tam może być ta konewka, bo do niczego mi nie pasuje. Ona chciała konewkę, przepraszam. Teraz sobie przypomniałem. Tak. O. Okej. I to było wejście odpowiednie. I znowu wróciliśmy do samego początku. Jeszcze się okaże, że oni sobie, że w sumie... Jeszcze może być tak, wiecie co, że się okaże, że nasza siostrzyczka wyobraziła sobie, że ma brata, albo brat wyobraził sobie, że ma siostra, tak naprawdę nie ma. Dream job. I teraz musimy prawdopodobnie zanieść tę koronę żabie, tak, bo to ona podszła. W ogóle to wygląda strasznie źle to. Takie rozwalone strasznie wszystko. Mamy teraz koronę i możemy dać tej żabie. Znowu. Aha.
Bosajunala! Kto to? Karantak! Bosaj! Karojce, kun! Oczywiście, że musieli też tutaj być. Jak dziadek, tak? Ślojnak! Będę Ksimona paleła! Alu lejzn! I pod koniec coś się stanie na bank. Trochę jak pogoń orzecha, za orzechem, tak? W Ice Age'u, w epoce lodowcowej. Tak, epoka lodowcowa to było, tak. Też od was się dowiedziałem, że kury faktycznie zjadają swoje skorupki, żeby się wzmocnić. No i mamy to, Homecoming, proszę bardzo. Wedle domysłu, to był faktycznie ostatni odcinek, ale czego on gra w warcaby z bakłażanem? Teraz widzimy, jak oni sobie wyobrazili te, zobaczcie, te wszystkie te. Pokazują nam teraz, jak wyobrazili sobie wszystkie zabawy. Tak, to dziadek był, bawił się razem z nimi w ich świecie marzeń. I to lizanie tego odbytu, piękna sprawa. Ale zobacz, jakieś to lampki, coś. Nie no, piękna sprawa. No do samego końca gra jest przemyślana, zobaczcie, tak? I rzeczywiście łowili sobie magnezem ze śmieci, magnesem, tu grali w karty, w sumie jak widać. Dlatego ta gra była taka prosta może. Bo w sumie sami sobie symulowali grę. Ewidentnie, jak widzicie, ubierali koty, psy, wszystkie elementy w domu, proszę bardzo, właśnie ta wszystko. No to jest bardzo fajny twistik, tak? Znaczy od początku było wiadomo, że to jest ich świat marzeń, tak? To już było dla nas oczywiste, ale gdyby ktoś tego nie zajarzył, to myślę, że te właśnie oto obrazki i wszystko to, co tu się działo, myślę, że jest odpowiedzią. No to naturalnie myślę, że w tej grze można mieć dwie interpretacje. Interpretację prawdziwą, czyli że no faktycznie, o! Tomer Toto i Tol Gal, proszę bardzo. Czyjeś dzieciaki były inspiracją dla tego? To są rzeczywiście, widzę, że chyba twórcy, tak? Orange Family, spoko. No i mega. I koniec, tak? Wybierz epizod. Wszystkie epizody żeśmy przeszli, jak widzicie. Mega fajnie. Mega fajnie, są jeszcze achievementy, jakieś do znalezienia, nie wszystkie złapałem. Więc tu jest, można powiedzieć, regrywalność. Trzeba zobaczyć, jakie achievementy się nie ma i może spróbować je sobie wszystkie zebrać na przykład, tak? Ale mega przyjemna gra. Krótka. To może być rzeczywiście taki mały problem z nią, że no, tak jak mówiłem właśnie w dzisiejszym odcinku, tak, że mamy, widać było, ile jeszcze można po drodze było światów zrobić, tak? Nie wiem, czy akurat długość powiedzmy, tak, bo mówimy o długości gry, nie o krótkości, po prostu to jest krótka długość. Długość gry, czy jest problemem, czy nie. Jak dla mnie jest super. Jeśli chodzi o gameplay, super, bo nie zajęło, nie wiem, tak jak teraz Stardew, 60 odcinków mamy już, nie? Czy jakieś inne dangane po 50-60 odcinków. Tylko mamy grę, którą zamykamy sobie w 5 odcinków i możemy poszukać czegoś nowego. Oczywiście, gdybym był graczem, czułbym, że troszkę za krótka. Tak jeszcze o jedną chociażby czwartą wydłużyć. Jeszcze o jeden rządek. Tak jak tutaj mamy rządek 5, to jeszcze o 5 więcej powiedzmy. Nie? No, tak, no, myślę, że byłoby wtedy tak idealnie. Nie za krótko, nie za długo. Ale może, miejmy nadzieję, że tak będzie, że ci twórcy na przykład będą chcieli wymyślić
inną przygodówkę, albo pociągnąć dalej historię naszych bohaterów, chociaż myślę, że jakby, no oczywiście można by wymyślić od początku jakąś inną przygodę w ich głowach, i pełno po wyobraźni, jakąś przygodę, przejażdżkę, przeprawę. Natomiast z drugiej strony myślę, że no można by było zupełnie inną grę zrobić też, tak? To nie wymaga sequela. To jest całkiem zamknięta historia, fajna historia. Tak jak mówię, mega animacje, super urocza, świetne pomyślne minigierki i zagadki. Myślę, że będzie u mnie w topce tego roku zdecydowanie, mimo że jest krótka. Tak, to dwa zastrzeżenia. Troszkę za krótka może być. Drugie zastrzeżenie, no to, że brakowało mi podczas tych wszystkich kompletowania tych podróży troszkę więcej jakichś takich właśnie elementów znajdźkowych. Ale to jest jakby osobisty mój przytyk. To myślę, że nie jest to w żaden sposób ani plus, ani minus. To jest tylko to, co ja bym sobie życzył, albo co widziałbym jeszcze w tej grze, mimo że ona i tak naprawdę jest kompletna i wszystkiego jest wystarczająco dużo, mega dużo fajnej animacji, mega dużo serca włożone w tę grę. Potężnie, super, się dobrze bawiłem i cieszę się, że zagrałem, cieszę się, że ze mną przeżyliście tę historię i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy kolejne takie fajne historie przeżywać. Myślę, że to może być najzabawniejsza gra tego roku, przynajmniej na chwilę obecną pewnie jest, nie? Jak będę robił też topkę z kategoriami, gdzie jest chyba tam najzabawniejsza również gra, no to myślę, że może być to właśnie Lost in Play. Dajcie znać w komentarzach, jak wy odbieraliście tę grę, co wam się podobało, co może wam się nie podobało, co sami byście dodali. Bo jestem w sumie ciekawy, czy uważacie tę grę za kompletną, czy długość jej jest odpowiednia. Jak widać, między 4 a 6 godzin, w zależności od tego, jak gracz gra, tak? Więc u mnie rzeczywiście, myślę, że na Steamie, sobie mogę nawet szybko spojrzeć, ale tak, w tym momencie mam 4,5 godziny. Teraz mam 4,5 godziny, mimo że też prowadzę gameplay, tak? Ale tu może to, wiecie, tak? Akurat tutaj dużo gadania nie było, tu cały czas coś się robiło, czas spędzony nad zagadkami, jak widzicie, też tutaj się przeniósł. Widać, 4,5 godziny wyszło, więc spoko. Moim zdaniem i tak mega, mega dobrze, chyba że 4,5 godziny to było przed zamknięciem gry, to wiecie co, na końcu wyłączę i zobaczymy, czy mi zaktualizuje playtime. Nie, jest 4,5. Dobra, dwóch achievementów mi brakuje, czyli jakieś takie, wiecie, jakąś duperele pominąłem. I to dlatego. Dobra, to już nie będę nic włączał, czarny ekran was pożegna. Jeszcze raz dzięki serdeczne, wielka piona. I do zobaczyska w innych grach. Cześć!